Siemanko, z tej strony Tropco. Witam w Minecrafcie. I no cóż, zaczynamy sobie serię hardcora. I teraz tak, damy sobie stworzenie świata, damy sobie tryb hardcore, piszemy sobie hardcore. Ogólnie przed chwilą nagrywałem odcinek z hardcora, ale jakby się stało, zdechłem od razu. Minutę po tym, jak stworzyłem świat. Ja w Minecrafta nie grałem już ładnych parę lat, bodajże 8, więc no będzie śmiechu warte to i obstawiam, że ta seria nie będzie miała więcej niż 5 odcinków. Dlaczego? Bo jestem noobem w tej grze. Ale chciałem wprowadzić taką odmianę na tym kanale, że nie tylko farmingiem YouTube żyje mój i będziemy sobie cisnąć Minecrafta. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. Moje przygody, nazwijmy to Minecraft oczami nuba. I widzę, że mi się fajny świat wygenerował. Generuje. Jeszcze generuje, bo mam lekkie lagi. Widzę krowę, więc już mam mięso. Widzę bardzo ładne kolory. Czyli naprawdę ten Minecraft, bardzo ładny biom. Już mi się podoba ten Minecraft nowy. Bo dla mnie to jest nowe, nie? Ja mówię, ja w tą grę już... tej gry już nie widziałem ładnych parę lat. Pamiętam tylko, że te dżunglowe deski miały przebrzydki kolor. Strasznie mi się on nie podobał. No ale dobra, ciśniemy. Plan na tą serię jest taki, żeby przeżyć jak najdłużej. Ile się uda, tyle się uda. Mogę zdechnąć w tym odcinku, mogę zdechnąć w przyszłym. Wszystko będziecie mieć udokumentowane. Raczej poza odcinkiem będę wykonywał tylko te bezpieczne prace. Dobrze. Co ja bym chciał na początku pozyskać? No myślę, że chciałbym pozyskać sobie jakieś fajne narzędzia. Czyli no kamienny kilof na początek. To jest moje ulubione narzędzie. Okej. Potem postaram się wykopać sobie jakąś norkę, żeby móc bezpiecznie przetrwać noc. A potem... no to zobaczymy, co się uda. Potem prawdopodobnie zdechnę z głodu. Gdyż pewnie ta krowa zaraz mi spierdzieli, a ja nie będę mógł znaleźć nowy. Także Minecraft oczami nuba zapraszamy do oglądania. Nie będę montował tego za bardzo, bo mi się nie chce tego montować, szczerze. Chcę, żebyście oglądali to na żywioł. Tak jak ja gram, może czasami jakiś drobny montaż się pojawi. Co to jest? To jest żelazo? Bo szczerze, to ja nie wiem. Kurde... dobra. Już pamiętam mniej więcej, jak to działało. Zrobimy sobie crafting. I teraz tak. Potrzebujemy patyków. Potrzebujemy kilo. Mamy kilof. Teraz plan jest taki. Szybko kopiemy 3 sztuki kobla. Ładnie. I szybko robimy taką zajebistą rzecz. Ile węgla tu jest. Ło. Dobra. Czy to jest żelazo? Czy mi... co to jest? Ruda żelaza? Czekajcie, bo ja jestem... czy jestem upośledzony, czy co? Bo ja nie wiem, co ja mam z tą rudą żelaza zrobić teraz. Kiedyś wypadały sztabki z przepalonego dopiero w piecyku. Co ja mam z tym zrobić? Dobra, nieważne. Znaczy ważne, ale cholera jasna. Zmienił się ten Minecraft nieprawdopodobnie. Czy ja to mam jakoś... dobra. Mniejsza. O, to mamy węgiel. Czyli jeden z najcenniejszych surowców dla mnie w tej chwili. Wiecie co? Ja sobie tutaj chyba bazę zrobię. Taką pierwszą, bo to jest fajne miejsce, bo jest na górze. Mamy tutaj sporo rud. Będę mógł sobie obserwować świat. Oczywiście bardzo szybko też będę musiał z tego żelaza sobie zrobić zbroję, żeby nie zdechnąć od jakiegoś szkieletu,
tak jak to było dosłownie 6 minut temu może. No tak, bo odcinek już trwa 5 minut, a ja zdechłem 6 minut temu podczas nagrywania poprzedniego. No i co to? Jakim cudem? Jak ktoś mi wytłumaczy, jak to żelazo działa, to po prostu dam łapkę pod komentarzem. Bo ja chyba tego nie rozgryzę w tym odcinku. Nie wiem, czy to się przepala, czy co się z tym robi. Dobra. Pasowałoby mi teraz wykopać troszeczkę tego obla, żeby sobie zrobić piecyk. Kurczę, coś czuję, że się wciągnę w tego Minecrafta, bo mi się zaczyna dobrze grać i na nowo odkrywam zasadę działania tej gry. Dla mnie to jest całkiem nowa gra, bo mówię wam, że ostatnia wersja, w którą grałem, to było chyba 1.7.2. To tutaj to ja teraz widzę ogromne różnice. No ale dobra. A tamto co to jest? Co to jest? Ja muszę to wykopać. Czego to służy? Aha, to się wykopuje pewnie przy użyciu żelaznego kilofa. No tak. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ciekawe, ile z was już ma ze mnie polewkę, na co ja się tu porywam, ale dla mnie to jest naprawdę jakbym miał mody. Ja kompletnie nie poznaję tej gry. Ale oczywiście ta gra mi się podoba. I te kwadraciki, te piksele, no robi to tutaj przeolbrzymią robotę. Dobrze. To teraz tak. Na początku bym chciał to. I może bym chciał jeszcze, albo nic bym nie chciał. Chciałbym się pozbyć tego. Gdzie jest słońce? Dobra, gdzieś tam. Nieważne. Pasowałoby mi teraz wykopać jakąś norkę na szybko. Zrobię sobie to tutaj. No to sobie wykopałem kuźwa norkę. Och. Dobra. Wykopię ją sobie tutaj. Dokładnie tutaj. I teraz tak, zrobimy sobie takie małe pomieszczenie, żeby sobie postawić piecyk, crafting. Łóżka raczej nie będę miał. I co? Bo jeszcze żadnej owcy. Wiecie co? Nie do wiary. Łóżka jeszcze nie będę miał póki co, bo mnie nie stać na taki luksus, jeśli chodzi o moje zebrane materiały. Natomiast stać mnie, żeby sobie tutaj już poprzepalać chyba tego żelaza, bo nie wiem, czy to się przepala, czy co się z tym robi. Dziwnie to wszystko mi tutaj wygląda. Dobrze. Piecyk, crafting. Powiedzcie, że to tak działa. Teraz zobaczymy. Ja naprawdę nie wiem. Także nie hejtujcie. Jest. Sztabka żelaza, ależ pięknie. Dobra. Czy mnie stać na coś? No, potrzebuję mieczyk. Potrzebuję patyczki. Potrzebuję siekierę. I potrzebuję kilof. I teraz tak, nie zgubić się. Żeby się nie zgubić, ja sobie tutaj dam taką wieżyczkę. Poznając moje szczęście, zaraz bym po prostu gdzieś tutaj zniknął. Czy tam jest złoto? Czy to jest złoto tutaj? Tak, to jest chyba złoto. Wiecie co? To jest na pewno złoto. Dobra, nie będę tego ruszał nawet. Jeszcze. Natomiast ruszę sobie to żelazo. Bo ten blok i co będzie mi ratował tyłek. I dobrze. I mamy aż dwie sztabki dodatkowe. Przydałoby mi się też trochę drzewa. Nie będę co prawda urządzał bazy,
Może się tym zajmę poza odcinkiem, żeby jakoś to mniej więcej przytulnie zrobić, bo na odcinku nie będę takich ryzykownych prac podejmował, żeby gdzieś w jakiś głupi sposób nie zdechnąć. Ponieważ nie chciałbym zdechnąć w jakiś głupi sposób. Więc to będę sobie takie rzeczy poza odcinkiem ogarniał bezpieczne. No i dobra. Trochę drzewa już mamy. Kto wie, może się uda przetrwać więcej niż 5 odcinków. Zobaczymy, mam taką nadzieję. Dobra, tego drzewa już trochę mamy. Tutaj sobie zbierzemy tego patyczka. No i dobra. Kontynuuj. Czy to jest to gówniane drzewo? Dobra, palić to. Teraz sobie bierzemy jeszcze tego. Na razie taka eksploracja, bo chcę mieć najszybciej jak się da po prostu jakąkolwiek zbroję, żeby cokolwiek mnie osłaniało od mobów, bo czuję się nagi w tej grze póki co, a bardzo bym nie chciał się czuć nago. Już widzę zachód słońca, dlatego zaraz będę zdupcał po prostu, ile sił mam w nogach moich pingwinich. Mam skin pingwina. Pobrałem pierwszy losowy po prostu, który mi się pojawił na stronie internetowej ze skinami i tyle, więc pingwin. Gdzie? Oż, kurde, wiecie co się stało? O, dobra, jest. Już miałem mówić, że się zgubiłem. Ale na szczęście się odnalazłem. Porę szybko. Okay. Teraz tak. Nie mam piachu. A więc kontynuujemy bez piachu. Powykopuję sobie troszeczkę tego kobla jeszcze. Bo kobel mi się przyda. Pierwsze, żeby jakoś to tutaj potem ładniej urządzić, a po drugie po to, że w razie jakbym potrzebował kiedyś stuptać przed mobami, żebym nie łaził jak ta łajza z dirtem, albo na szybko nie wykopywał, to zrobić to jak najszybciej, stuptać. No dobra. Mamy 16 tego. No chciałbym w tym odcinku całą zbroję sobie skraftować. Tutaj sobie może jakieś przejście do przyszłej sypialni zrobię. I dokładnie sypialnia będzie o tutaj. Póki co. Albo póki nie. Okej. Okay. I teraz mamy tak. 20 tego. Ciężki sprzęt. I... I już się czuję trochę bezpieczniejszy. No teraz to mi kurde może naskoczyć jakiś mob. Jeszcze buciki. Zrobię sobie tak. Mieczyk, kilof. I wiaderko. Wiaderko mi się przyda. Żeby sobie wodę nosić, jakby mnie coś podpaliło, to momentalnie się ugaszę. I mamy kompletną zbroję, także no, jest bezpiecznie. Będzie można iść polować. W drugim odcinku myślę, że chciałbym sobie jeszcze jakiegoś jedzonka poszukać. Jedzonko mi się bardzo przyda. Tu mamy tarczę. Znaczy ja potrzebuję tarczę. Zobaczymy, ile warta jest ta tarcza. Ale fajnie.
Dobra. Czadowo, mamy tak. Dobra. Teraz tak. Wypierdzielimy sobie to. Zobaczymy, czy na szybko się da... Da się na szybko. Okej. Okej. I jeszcze zrobimy sobie w tym odcinku, moi drodzy... Ilof. No i dobrze, mamy już eku żelazne, więc jest dobrze. No i mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, no to łapka w górę, komentarz pod filmem. Dawajcie mi jakieś porady, jak w tą grę grać, bo ja już tego kompletnie nie pamiętam. I cóż, na razie, trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!